I cześć, myszki z tej strony Treol, w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. W ostatnim odcinku pokonaliśmy bossa i doszedł nam nowy poziom polegający na tym, że teraz mamy efekt mrożenia. Więc na pewno byśmy mogli sobie popatrzeć na to, zrobić sobie dużo super rzeczy, tylko nie wiem jak dostać Crystallize. Tak. A tak naprawdę to też możemy sobie zacząć ulepszać broń, dlatego że dostaliśmy możliwość ulepszania, tylko że żeby ulepszyć broń, musimy jak zwykle posiadać dwie rzeczy, czyli drewno lokalne plus kobalt. Kobalt. Trochę go gdzieś tutaj posiałem, kobaltu, ale chyba nie aż tak w takiej ilości, więc w takim razie my idziemy i zobaczymy, co to tak naprawdę dla nas oznacza. Ostatnio nie włożyliśmy ich, więc teraz możemy popatrzeć. Mamy trzy trybiki kolejne do zdobycia, w sumie zapomniałem roll time. I ostatnio się tak naprawdę nie mieliśmy jakiegoś większego wyboru, mogliśmy tak naprawdę pójść do obu portali, żeby dostać się do tamtego świata, więc tym razem pójdziemy do tego portalu, bo wydaje się, że jest szybciej. I chyba wszystko mamy. Nie, wszystko mamy, dlatego że zauważyłem, że nie mam wszystkiego. I jeżeli chodzi o broń, to gościu pojawia się nam na mapie, ale powinien nam się pojawiać zawsze w odpowiednich miejscach dla nas. Wiem, że to może być jeszcze marnowanie, dlatego że my tak naprawdę zdobędziemy kolejne bronie do tego. No ale to jeszcze trochę potrwa, bo musimy sobie pozdobywać przedmioty. Okej, w takim razie oprócz tego, że mamy bossa, mamy portal, mamy ten. Okazuje się, że chyba będziemy musieli... Dobra, to jest to samo. Będziemy musieli sobie po prostu pogarniać w takim razie nieco... jak to się nazywa? Nowy portal. Znaleźć i naprawić, bo to zawsze jest pomocne. Dobra, zajmijmy się tym. Nie powiem. Prawie na jednego hita to zajęliśmy się. Wow! Ominęliśmy jedną fazę przez to, że taki damage poszedł. Dobra, w takim razie bierzemy to. Okej, myślałem, że tutaj sobie się tym zajmie. I w takim razie oprócz tego nie potrzebne nam drewno zbytnio. Tamten gościu też nic nam nie daje. Szkoda, że jednak się tutaj nie zrespił. Czasami się respi, więc właśnie o to chodziło. To jest chyba kot. Jeżeli się spawnuje na takim terenie. Tak, to jest kot. On jest agresywny wobec nas, ale to jest najmniej groźny przeciwnik ze całego. I chyba zaatakował swojego i on się przestraszył. Dobra, póki gościu nas ściga, to on nie będzie atakował tamtego, a on i tak straci na nas agro. Dobra, w takim razie szukamy. Hilda ma coś do nas do powiedzenia. W sumie zapomnieliśmy o niej. No po prostu ona jest w takim miejscu, że nikt o niej nie opowiem. Okej, drogi przyjacielu. Pokazało ci się, jakie bronie masz do odblokowania. Wcześniej to ci się tak nie odblokowało. Dobra, w takim razie możemy sobie to odblokować. Możemy dwie bronie zrobić. Więc myślę tak, po pierwsze pistolet i po drugie, no oczywiście, że strzelba. To są dwie bronie, które wiadomo, że są jednymi z najważniejszych w naszym eku. Tak, tutaj mówi, że o Orionie. Okej, czyli trochę nam opowiedziała coś o tym, ale my w sumie już nieco ogarnęliśmy na własną rękę. O, jest mapa, to bardzo chętnie sobie wezmę. I zobaczymy, co tutaj wszystko się dzieje. Więc mamy zepsuty portal bardzo daleko, ale mamy 5 minutek, więc to nie powinno być jakiegoś mega problemu. Po drodze oczywiście będziemy się zajmować zamrożonymi drzewami, plus jeszcze, skrapem. Tego, bo potrzebujemy kobaltu. Trochę mało jest tego skrapu, nie powiem, ale... Najpierw się zajmijmy tym. O, Masilo, złym strzelałem. Oby nie wypluł czegoś. Okej. Czasami zapominam,
po prostu, które mam. Jak mam pistolet wyciągnięty, to myślę, że mam pistolet. Ok, przejdźmy sobie tędy. No, muzyczka się trochę zmieniła. Powiem te, jak się idzie takimi ścieżkami, to bardzo łatwo się tutaj nieco zamrozić, szczerze, ale jest tutaj kolejny. Ale chyba tak jak z trucizną, to nie jest jakiś mega problematyczne do pewnego momentu. Mały wilk! Dobra, odejdźmy. Dobra, nice. Wolf pup. Ale słodziok. Dobra. Nasz gościu go atakuje. Dobra, chciałem powiedzieć, zajmijmy się nim. Dobra, więc w międzyczasie tutaj sobie weźmy i ogarnijmy sobie jak najwięcej tych przedmiotów, żeby później sobie wykupić lepsze broni. Bo posiadanie trzech lepszej na tym to jest naprawdę. Ale zapomniałem ten. Okej, witam pana. Okej. Poison Lungs. Ciekawe. Dobra, co tutaj jest? Metalowa skrzynka. Metalowa skrzynka zawsze jest fajna, ponieważ to znaczy, że więcej przedmiotów możemy wkładać. I mamy darmowy karabin. Czyli tak, potrzebujemy jeszcze pistoletu i shotguna, bo shotgun korzystam sobie na nim te pociski, jak one się nazywają, lodowe. Coś tutaj jest? Ale zazwyczaj to jest ozdoba. Czasami randomowo po prostu wyspy z ozdobami stawiają. Au. Dobra, błoń. Okej, w takim razie. Czym ty jesteś i czy ty nie atakujesz? Jej! Hej, przyjacielu. Rzucają lodem! To jest chyba ta wojownicy tej córki. Oraz nie powiem, są trochę groźni. A to jest chyba inny wojownik. O tak. Dobra, nie, kurde, au, a może lepiej, aj, sama ma. Chciałem powiedzieć, może lepiej nie będziemy tak bardzo, dobra, czyli są ci wojownicy, widzę, że to jest taka bardziej zorganizowana frakcja, okej, dajcie mi to, to się przyda, bo jego oczy będą potrzebne, przez te oczy zielone. Oraz szczerze powiem, jeżeli mamy takich gości, nie powiem. O nie, oni są z wilkami. Nie. Dobra. Jeżeli jesteś taki gościu, bądź naszym sojusznikiem. Bądź naszym sojusznikiem. Dosłownie. Jej! Sojusznik! Przyjaciel! Łohoho! Okej, w takim razie naprawiamy i mamy już tutaj wyjście. I nie powiem, ci są o wiele, wydaje się, że są o wiele lepsi niż poprzedni, ponieważ niestety muszę powiedzieć, że poprzedni wymiar miał bardzo mało dobrych sojuszników. Naprawdę większość z nich to było po prostu tacy. Oni wszystko zatruwali i ciągle mnie zatruwali. A ten gościu się zepsuł najprawdopodobniej. Czasami się psuje im AI. I nie powiem, to zgaduję, że to jest zepsute AI. Okej, bo my musimy zdobyć trybiki, a my na razie grindujemy. Więc tak, trybik ten na górze jest dosyć prosty do zdobycia. Może się naprawić, kiedy tutaj porobimy. Dobra, może jednak nie zdobędziemy trybików, bo wydaje się, że tutaj jest trochę rzeczy można zdobyć. Ale możemy tak zrobić. Dobra, w takim razie zobaczymy, co tutaj możemy
pozdobywać. To się wydaje jako jeden z tych miejsc, gdzie zazwyczaj przychodzimy po to, żeby amunicję odrobić. Jest dużo po prostu rzeczy dookoła. Widać, że ten świat ma bardzo dużo metalu, co zgaduję, że po prostu w skrócie oznacza, że metal będziemy mieć tutaj bardzo dużo. Okej. No też widzę, że grindowanie drewna znowu wróci. Przez pewien czas nie grindowałem zbytnio drewna, więc to też jest fajne. O, gada po innym języku i ostatnio też tam było takie, że... Okej, ta babka. Ona tam chyba nie chce nas atakować, póki my jej nie zaatakujemy, ale oczywiście my ją zaatakujemy. Okej. Bum. O, ciekawy atak, ale albo ten gościu naprawdę czy naprawdę dopiero zaczął atakować, kiedy ona ją zaczęła. What the heck is that? Co to jest? Trochę z tego wyleciało, ale nie powiem. To nie jest aż taki dobry drop. Dobra. Zajmijmy się tym. Dobra. Widzę, że albo ma dziwną mechanikę, co oznacza, że się go w ogóle nie opłaca brać. Albo po prostu polega na tym, że jak mówię, jest błąd i gościu i po prostu nie atakuje przez błąd. Dobra, pytanie jest, gdzie to jest? Mamy jeden kawałek lodu, przy czym naszym głównym celem jest teraz pójście na dół i tam chyba nie mamy przejścia? Właśnie to jest przejście. What the heck? Dlaczego tutaj... Co tutaj się stało? To jest jakiś większy? Chyba jakiś większy po prostu. Wow! Dobra, póki co niech się wszyscy biją między sobą, a ja będę bić tego wilka. To był dziwny atak. Ale okej. Au, padło. Czasami nie wiem, co się dzieje w tej grze i wtedy po prostu zamilkam i próbuję ogarnąć. Jorr! Udało się! Oj! Dobra, udało ci się pokonać... O, udało ci się! O nie! Mały wilk! Udało mi się, chciałem go zabić. No zbyt duży cooldown mam. Ale one są słodkie. Dlaczego ten wymiar jest taki słodki, a ostatni był najbardziej okropnym wymiarem na świecie? Ha, 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 nie masz gdzie uciec. Jaj. A, nic z ciebie nie trafił. O, dobra, może się zajmijmy tym, bo ślimak śmierci tutaj do nas przyszedł. Przyjacielu, ty się nie broń samurami. Ty ślimaka śmierci gin. Dobra. Przyjacielu, bo ty sobie drogę zniszczyłeś. Dobra. Uznaję twoje poświęcenie za wielkie, bo moje życie jest ważniejsze. Jej! I odkryliśmy tutaj kolejny pokój, który oczywiście da nam bardzo dużo rzeczy, bo zgaduję, że większość z tych rzeczy jest zrobiona z kobaltu i możemy sobie, wiecie, trochę wziąć się od tego. Dobra, w takim razie przeczytajmy, bo nie wiem, nikt tego nie czyta, w sumie ja też nie czytam. Zgaduję, że to jest robione takie jakby z perspektywy tego Markusa. Już się zorientowałem, że kim jest Markus. Markusa, który po prostu odkrywa ten świat i on tam właśnie pisze na ten temat. Nie wiem, co ja zrobiłem. Nie. Książki ja na razie nie biorę, bo ja nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. Wow. Mam tak wypełniony ekwipunek? Wow.
Ja chcę zebrać sobie ten... ten oczywiście... No dodatkowe rzeczy. I za bardzo nie patrzę. O! To zebrałem przez przypadek. I wezmę. Dobra, w takim razie jak tutaj jesteśmy... O, to jest naprawdę blisko. W takim razie my sobie możemy popatrzeć, jak tutaj poulepszać. Po pierwsze to. Możemy sobie już to ulepszyć, możemy... Kurde, tak blisko. W takim razie, jeżeli jest tak blisko, to my wykorzystamy tą okazję, żeby przypalić nieco tego drewna. I może my mamy w skrzynkach właśnie nieco tego drewna. Nice. No właśnie, w skrzynkach mieliśmy. Okej, okay, w takim razie po pierwsze to zdobędziemy, bo to chciałem, jak sami widzieliście, chciałem to zdobyć. Shipwreck Charcoal, o, czyli coś pod wodą będzie. I sobie ulepszymy tą kulę. Kolejny jest, oczywiście to nie mamy, tego. I co jeszcze mamy? Te oto możliwość. Tutaj ulepszyłem sobie na maksa, więc tutaj więcej coś sobie... Możemy Frozen Vitae zdobyć. I Frozen Vitae to polega na tym, że musimy wrzucić jedną z tych rzeczy, które tutaj jest. Ale jak sami wiecie, nie. Nie wrzucam. Ok, więc tak. Pierwsze co, to jest zmiana naszego uzbrojenia. Bo niestety, ale tak przyszedł czas, że... No, że będziemy zmieniać sobie to uzbrojenie. Sorry. Ogólnie chyba tutaj wrzuciłem coś dużo... Nie, tutaj sobie pozmieniałem. Myślałem, że wrzuciłem sobie dużo tutaj tych rzeczy innych. O, na dole, jak sami widzieliście, trochę rzeczy mam. Ok, więc tutaj mamy już kilkanaście ulepszeń. To według mnie jest nice. Więc tak, możemy sobie już kupić te kule. Ulepszone kule. I tak, ulepszenia. Ostatnio mieliśmy do nich... fajne ulepszonka, ale widzę, że część jest zablokowana, bo nie wziąłem rzeczy jeszcze do tego. Ale dobra, to jest w międzyczasie. Tutaj sobie to wezmę i tak, ten ma bardzo fajne, miałem, bo to i to chyba. Dobra, więc w takim razie weźmiemy sobie ten. Listki, no to tutaj trochę mamy. No teraz to jest segment, kiedy ja sobie uzbrajam się na następną wyprawę, więc to może trochę potrwać. I sobie to tworzymy. Tak naprawdę mogłem sobie popatrzeć, co mamy, jakie mamy ulepszenie po prostu na tym. Jakieś to jest głośne, nie powiem. Więc tutaj mamy ulepszenie to i zwalniające, ale ten zwalniający nie jest. Tutaj mamy szybkość i krytyki. Czyli tak naprawdę mamy podstawowe ulepszenia, to nie jest... Nie jest jakiś wyjątkowy. Więc szybkość... I krytyk. Dobra. Mamy tego towaru naprawdę mnóstwo, więc... Więc jak ktoś mi mówi, że o, musisz taką bardzo potężną rzecz, która jest trudna do zdobycia... Nie, nie jest trudna. Krytyk. I pytanie jest to. Tego nie możemy zrobić, bo jeszcze nie mamy tego. Zgaduję, że w pewnym momencie zdobędziemy to, więc jest to tylko kwestia czasu. Ok, drugie to jest, oczywiście tutaj mamy o ten. Tutaj jest Moderate Potion. Moderate Potion chyba mamy normalnie, możemy sobie stworzyć je, bo mamy akurat tyle tego towaru. Tak, mamy prawie 250 szkła, tylko tam idzie szkło, więc dlatego. Ok, Moderate Potion. Możemy wtedy Poison Dosage. I tak naprawdę wszystko to jest, bo kolejne ulepszenia, no to mamy to. Ale nie wiem, co to dokładnie daje. Wiem, że normalnie tu by pisał, że pomiędzy, ale pytanie jest takie, czy my sami nie będziemy. Tutaj jeszcze mamy takie różne też dodatkowe, ale na razie sobie tego nie będziemy brać. Ok, w takim razie mój ognisty, czas na mojego ognistego z tym. Dum, dum. Więc tak, po pierwsze wiem, że zgaduję, że z czasem będziemy mogli zrobić sobie lepsze. No ale kosz jest mały. Jak na razie, wiecie, w pewnym momencie też będzie
grind sobie pójdę. Ok, w takim razie kolejne. To. Tutaj daję sobie ten napalm. Tutaj daję sobie o ten. Zwolnienie. I tak naprawdę to na razie wszystko. Moglibyśmy sobie wziąć o to. Tylko, że już nie mamy punktów. Jakie to jest smutne. Dobra, ale w takim razie my będziemy próbowali zdobyć kolejny. To jest ten, Charge Cobalt. Charge Cobalt, to my... widzę, że zrobiliśmy tylko tą wyprawę i dalej nie zrobimy, bo raczej się nam nie uda. Też możemy sobie pójść i naelektryzować Cobalt. No, nie jest jakieś negatywne. Input. Sobie naelektryzujemy. Tutaj możemy sobie to zrobić, żeby później przepalić sobie w naelektryzowany kobalt, więc to jest śmieszna rzecz. W ogóle tam jest, tak jak sami widzieliście, 50 wody zrobiłem, bo potrzebuję do pocisków wodnych. Bo to jest jedyny sposób. Okej. Okay. Wow, jak my to zrobiliśmy, że wzięliśmy i wywaliliśmy? Może po prostu za dużo tam było. Dobra, w takim razie, gdy to już mamy, to robimy ten pocisk. Oczywiście, że wydaje się, że to jest mega tutaj kosztowne, ale nie, później już nie jest kosztowne. I tutaj sobie bierzemy ten pocisk, jak sami pamiętacie. I to w głównej mierze polegało na tym, że musimy wziąć sobie to, nie mamy punktów. Musimy sobie wziąć jedno z tych, oto. To musimy, to jest też zbyt dużo punktów. A tutaj też inne rzeczy, ale na razie nie posiadamy. Więc musimy wziąć tyle, ile mamy. A tutaj zrobimy sobie też maksimum. I tak naprawdę to na razie tyle z tej wyprawy. Sobie nieco tutaj weźmiemy. I za chwilę sobie wywalę te niepotrzebne rzeczy do skrzynki nagrywkowej. Ej, naprawdę jest głośny. Quick Stash. Wydaje mi się, że jest to Quick Stash, ale na samym końcu i tak muszę zrobić. No, ta ostatnia aktualizacja po prostu bardzo dużo zrobiła takiego właśnie dodawania rzeczy typu no, zmiany wyglądu, dodania możliwości, po prostu no, lepszego, no, lepszych przycisków. Ogólnie na przykład w Hoju, czyli Heart of Iron 4, oni zrobili aktualizację, gdzie po prostu dali nową mechanikę polegającą na tym, że dodali kolejkę, bo zbyt często się wchodziło do jednego okna i trzeba było... I ta kolejka naprawdę pomaga. Okej, w takim razie mamy tutaj dużo takich. O, one są słodkie. One są łaki. A ci Grenadier jest do Freeze. Ten Barbarian Scout. I tutaj też jest sporo jakichś... To jest dosłownie coś ci sami. Okej. Okay. O, dlaczego on wygląda jak ten Jumbo Josh, czyli jako tak się nazywał? Okej, okay, w takim razie sobie jeszcze... A tak, Snow Scavenger. No wiadomo, no, to też się znajduje. O i oczywiście mnóstwo przedmiotu, bo jak sami wiecie, wszyscy uwielbiają przedmioty, jej, później wszyscy je budują. Nie. Nikt nie buduje. Dobra, w takim razie ja się z wami żegnam, bo zbyt długo by trwał ten odcinek. No sorry, że to tak trwało. Już wolałem to na odcinku zrobić, bo to jest, no może nawet coś ciekawego dla was. Dobra, w takim razie my z wami trochę. No to cześć.